Agnieszka Jankowska, witam Państwa w czwartek, 19 lipca i zapraszam na wydarzenia. Śmiertelny wypadek pod Siedlcami. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Tir uderzył w wiadukt. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Dwie osoby nie żyją, a cztery zostały przewiezione do szpitala. To wynik wypadku na drodze Lubin-Ścinawa. Przed miejscowością Siedlce kierowca Opla stracił panowanie nad samochodem i uderzył w jadące z naprzeciwka Audi. Do zderzenia samochodów doszło na drodze krajowej nr 36. Kierujący Oplem jechał ze Ścinawy w kierunku Lubina. Przeciwnym pasem jechało Audi. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn kierowca Opla stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w Audi. W wyniku tego zderzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, cztery osoby zostały zabrane do szpitala. Śmierć na miejscu poniosło małżeństwo w wieku 69 lat, które podróżowało Oplem. Poszkodowani zostali również pasażerowie Audi, kierowca i trzy pasażerki. Zostali zabrani do szpitala Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Jak informuje Katarzyna Chłapińska z EMC Szpitale, kierowca został już wypisany ze szpitala. Natomiast trzy pasażerki w dalszym ciągu w nim przebywają. Jedna z kobiet trafiła na oddział ortopedyczny, potem została przeniesiona na oddział intensywnej opieki medycznej. Kolejna z poszkodowanych przebywa na ortopedii. Ostatnia na oddziale chirurgii ogólnej. Szpital nie podaje informacji odnośnie zagrożenia życia pacjentek. Droga relacji Lubin-Ścinawa była przez kilka godzin całkowicie nieprzejezdna. Policjanci i prokurator prowadzą postępowanie, które ustali przyczynę wypadku. Uszkodzony kolejowy wiadukt i ruch wstrzymany na godzinę. To efekt nieodpowiedzialnej jazdy 24-letniego kierowcy tira po legnickich ulicach. Mężczyzna usiłował przejechać pod wiaduktem przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, mimo że jego pojazd był za ciężki i za wysoki. Funkcjonariusze ukarali go mandatem i zatrzymali mu dowód rejestracyjny. Do zdarzenia doszło w Legnicy przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie około godziny 10. 24-letni mieszkaniec Wrocławia nie dostosował się do dwóch znaków tonażowych określających znak tonażowy 8 ton i wysokościowy 3,6 metra. Pojazd był za ciężki i za wysoki, bo naczepa tira ma ponad 4 metry. Mimo to kierowca postanowił przejechać pod wiaduktem, który ostatecznie uszkodził. 24-latek został ukarany mandatem. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł oraz został mu zatrzymany dowód rejestracyjny za powstałe uszkodzenia. Jak mówią mieszkańcy tej części Legnicy, kierowcy samochodów ciężarowych bardzo często próbują mierzyć się z tym wiaduktem, choć jest on zbyt niski. Tak, kierowcy jakoś sobie radzą, wcześniej spuszczają powietrze, no ten akurat nie spuścił, za szybko jechał przede wszystkim, no i stało się. Ruch w tym miejscu został wstrzymany na godzinę. PKP przeprowadziło już oględziny wiaduktu, stwierdzając, że uszkodzenia nie są znaczne i nie stwarzają zagrożenia dla pociągów. Mimo że w Legnicy od zeszłego roku obowiązuje zakaz wjazdu dla tirów, to funkcjonariusze sprawdzili, że kierowca mógł poruszać się po mieście, bo jechał w celu rozładunku do siedziby jednej z legnickich firm. W legnickim ratuszu podpisano porozumienie w sprawie utworzenia klastra energetycznego. Ma on otworzyć Legnicę na ekoenergię. Według urzędników na rozwiązaniu skorzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, ale i zwykli legniczanie. Jak? O tym w relacji. Klaster energetyczny ma pozwolić Legnicy na większy dostęp do tańszych, ekologicznych i odnawialnych źródeł energii. Chcemy do tego klastra energetycznego zaprosić przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców z naszego miasta, by w ten sposób zbudować partnerstwo na rzecz budowy alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Chodzi m.in. o rozwój elektromobilności i stworzenie w Legnicy stacji ładowania pojazdów. Chcemy rozbudować sieć stacji ładowania pojazdów. Chcemy, by samochody elektryczne czy hybrydowe funkcjonujące w mieście i żeby ta baza tych samochodów się zwiększała. Choć elektrycznych pojazdów w Legnicy do tej pory jest 3, to według specjalistów boom na tego typu samochody to kwestia najbliższej dekady. Myślę, że to jest taka gałąź, która rozwija się w tej chwili bardzo mocno.
To jest gałąź, która tak naprawdę startuje, ona jeszcze przez powiedzmy rok, dwa będzie taką nowością, jednak no, mamy w Polsce bardzo duże parcie na to i też bardzo dużo ludzi jest tym zainteresowanych, dlatego myślę, że w przeciągu tam najbliższych 10 lat będzie to bardzo już rozwinięty w Polsce rynek. A elektryczne samochody mogą służyć nie tylko jeździe. Pod Legnickim Ratuszem zaprezentowano pojazd, który pełni również rolę magazynu energii. Zamieniamy ten samochód na awaryjne źródło zasilania dla szpitali, fabryk, urzędów miasta, kluczowych miejsc, które potrzebują ciągłego dostępu do energii elektrycznej. Według urzędników rozwiązania są potrzebne również dlatego, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a ta wydała konkretne dyrektywy. 20% energii elektrycznej w roku 2020 powinno pochodzić ze zielonych, powinno być to zielona energia, powinna pochodzić ta energia ze źródeł odnawialnych. Władze miasta uważają, że dzięki klastrowi z ekoenergii już niebawem korzystać będą mogli nie tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy, ale również miejskie spółki, co teoretycznie może dobrze wpłynąć na budżet samorządu. Czy tak będzie? Czas pokaże. Remontów dróg w Lubinie ciąg dalszy. Trwa przebudowa głównej arterii miasta. Jednocześnie rozpoczął się remont drogi w kierunku Krzyczyna Wielkiego. Magistrat przeprasza za utrudnienia w ruchu, zapowiadając, że do końca roku remonty zostaną zakończone, a mieszkańcy będą się mogli cieszyć nowymi nawierzchniami. Lubińskie drogi są obecnie remontowane w trzech miejscach. Od ulicy Ścinawskiej do Granitowej przebudowywana jest główna arteria miasta. Największe utrudnienie, z którym teraz spotykają się kierujący na naszej inwestycji, czyli ruch jednostronny na ulicy Ścinawskiej, zakończy się już z końcem lipca. Natomiast utrudnienia, jakie w tej chwili obserwujemy na ulicy Niepodległości, zakończą się z końcem sierpnia. Później już na pewno będzie nam lżej, gdyż to są takie dwie ulice z największym ruchem. Rzecznik prezydenta Lubina przypomina, że dofinansowanie w wysokości 25 milionów złotych z Unii Europejskiej miasto otrzymało wyłącznie na przebudowę całości głównej arterii miasta. Unia, dysponując te środki, zastrzegła, że nie możemy robić etapami, na przykład wyremontować tylko Ścinawskiej czy tylko Niepodległości. Mogliśmy wziąć pieniądze na remont całej osi drogowej Lubina albo wcale. Przebudowywany jest również odcinek drogi na Krzeczyn Wielki. Obecnie obowiązuje tam ruch wahadłowy. Jest to bardzo ważna inwestycja dla miasta i powiatu lubińskiego, bowiem droga w tym miejscu będzie głównym zjazdem do Lubina z S3. Urzędnicy przepraszają kierowców za utrudnienia w ruchu, jednocześnie prosząc o cierpliwość. Od roku przebudowywane jest również skrzyżowanie dróg krajowych nr 3 i 36 w Lubinie. Z tą inwestycją miasto nie ma nic wspólnego. To nie miasto prowadzi ten remont, podlega on rządowej agencji, czyli GDDKiA. Przebudowa miała zakończyć się w sierpniu, jednak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, remont zakończy się kilka miesięcy później. Powodem opóźnienia są nieprzewidziane prace, które pojawiły się w trakcie robót. Przypomnijmy, że obecne skrzyżowanie w tym miejscu będzie w przyszłości skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Światła pojawią się również na pobliskim przejściu dla pieszych. Przy rondzie artylerzystów stoi już zielony ekran. Pergole z ozdobnymi roślinami mają być nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim mają zmniejszyć niedogodności mieszkańców związane z nowym rondem. Do pełni szczęścia wciąż jednak czegoś brakuje. Ekran zaprojektowano w postaci trejaży, przy których będzie posadzona roślinność pnąca, m.in. winorośl japońska. W doborze gatunków pnących uwzględniono roślinność dającą duże przyrosty. Oprócz tego posadzona będzie tam róża okrywowa, grab pospolity i miskant chiński jako uzupełnienie kompozycji. To co jednak ważniejsze, to funkcje, jakie ma spełniać nowy ekran. Przede wszystkim pełni funkcję właśnie ekranu dźwiękochłonnego, to jest jedno. A drugie to jest oczywiste, o czym mieszkańcy mówią, pełni taką funkcję estetyki, prawda, estetyczną, bo jest ładny, wykonany jest z metalu, wypełniony deskami, pojawiły się drzewa, pojawiają się na bieżąco rośliny niższe, także tą jego drugą funkcją będzie to, że po prostu tą część miasta nam urozmaicił, upiększył. Te panele, które wyciszają, to są w całości, nie? A to są normalne jak... Nie, to jest taki wystrój. Nie, chyba może dlatego, że tam samochody nie przejeżdżały. Chodzi o niebezpieczne zachowania kierowców, które wcześniej się tutaj zdarzały. Mianowicie kierowcy z parkingu wjeżdżali przez trawnik prosto na rondo. Teraz taki manewr będzie niemożliwy. Pozostaje jeszcze sprawa chodnika. Chodnik jest, ale nie tam, gdzie jest potrzebny. Dlatego mieszkańcy chodzą tak, jak jest im wygodniej i przede wszystkim krócej. Taką oczywistą sprawą w rozwoju miasta, a szczególnie jeżeli chodzi o budowę układów komunikacyjnych, jest to, że tam się
buduje chodniki, gdzie ludzie po prostu robią przedepty, czyli w miejscach, gdzie się przechadzają. I oczywistym jest, że w tym miejscu także chodnik powstanie. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy chodnik powstanie. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.